Na szeptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. Wydaje się, że wszystko zaczęło się czerwcowej nocy, kiedy Mary Evelyn Briggs i Edna Marie Heidel, uczennice i mieszkanki internatu, stwierdziły, że to koniec męczącego dnia. Położyły się do łóżka we wspólnym pokoju w klasztorze Our Lady of Victories w Pascagoula. To, że wskoczyły do łóżek, nie oznaczało jeszcze, że tak do końca powiedziały sobie już wszystko, co powinny. Były przyjaciółkami. Takie nocne polegiwanie przed zaśnięciem było idealną okazją, żeby podsumować dzień, pokomentować ploteczki, przeanalizować wszystkie wydarzenia. Ostatecznie jednak dziewczynki zmęczyły się, zasnęły obydwie w swoich łóżkach. Wydawało się, że do rana nic nie będzie ich w stanie ruszyć. To był ciężki dzień. Ale noc wcale nie była lżejsza. Mary obudziła się w środku nocy po prostu w panice. Jakiś mężczyzna wisiał nad nią i szeptał cicho, przykładając charakterystycznie palec wskazujący do ust, pokazując dodatkowo, oprócz tego, że szeptał, iż nie ma prawa się odezwać. Dziewczynka bardzo chciała krzyczeć, ale była sparaliżowana strachem. Przez jej głowę przemykały różne myśli. Co ten mężczyzna zrobi? Po co tu wszedł? Co jej grozi? Przez pierwsze sekundy po prostu się przyglądał, ale kiedy dotknął jej włosów, wrzasnęła z przerażeniem. To obudziło Ednę. Nie wiadomo, czy mężczyzna zdawał sobie sprawę, że w tym pokoju są dwie dziewczyny. W każdym razie, gdy Edna się podniosła, zrobiło się zamieszanie, wyskoczył z okna ich sypialni. Wtedy jednak Mary zaczęła analizować sytuację. Powoli wracały do niej obrazy sprzed chwili. Grubego, niskiego, przysadzistego mężczyzny, który pochylał się nad nią, ale miał coś w ręku. Coś błyszczącego w dłoni. Mogłoby się wydawać, że to nóż. Po co nóż do jej włosów? Bo przecież nimi się ewidentnie interesował, bawił się kosmykami jej włosów. W końcu Mary dotknęła swojej czupryny i zrozumiała, że brakuje jej włosów. Zostały obcięte przez tego mężczyznę. Naprawdę chodziło mu o włosy? Wszyscy byli zdumieni. Przede wszystkim zarząd klasztoru i placówki wychowawczej stwierdził, że trzeba dokładnie zbadać sprawę. Obejrzano przede wszystkim okno. Siatka była przecięta. Mężczyzna bez problemu mógł wejść do pokoju dziewczyn. Teraz pozostawało tylko zawiadomić policję. A ta natychmiast użyła psów tropiących, aby dotrzeć do tego mężczyzny, bo nie wiadomo, jakie miał plany. Czy tu wróci? Czy zrobił wszystko, co miał w planach? Czy może to, że jedna z dziewczyn się obudziła, wypłoszyło go? Jedno było pewne. Potencjalnie był bardzo groźny. Psy doprowadziły detektywów do lasu. Tam jednak zgubiły się. Tak jakby zapach rozpłynął się w powietrzu razem z tym fantomowym barberem, jak potem będzie się go nazywać. Niestety jednak nadzieje policjantów, że zniknął na zawsze, bardzo szybko okazały się płonne. Minęło kilka dni. 6-letnia Carol Petty wstała jak zwykle. Przeciągnęła się, zamierzała się ubrać i wyruszyć w swój dzień. Kiedy dotknęła włosów, zorientowała się, że części z nich nie ma. Teraz jej fryzurka była absurdalna. Brakowało jej kosmyka w takim miejscu, że od razu było to widać. Zaalarmowała swojego brata bliźniaka, z którym mieszkała w pokoju, i szybko obejrzeli jego włosy. Fryzura chłopca była jednak w zupełnym porządku. Najwyraźniej temu, kto to zrobił, chodziło o włosy Carol. 6-latka ruszyła do rodziców, by powiedzieć o koszmarnej przygodzie. Było to bardzo dziwne i irytujące, przede wszystkim jak ona teraz wyglądała. Rodzice jednak wiedzieli, że sprawa jest o wiele groźniejsza niż to, że zniknął kosmyk włosów z główki Carol. Ktoś obcy był w domu, jakiś dziwak, bardzo niebezpieczny potencjalnie, bo bardzo szybko okazało się, że i tym razem siatka w oknie została przecięta, a na podłodze było mnóstwo jakichś takich brudnych śladów, trochę błotnych, trochę piaszczystych. Jedno było pewne. Ktoś obcy był w pokoju dzieci. Dopiero obserwując miny rodziców, bliźniaki zrozumiały, że tej nocy stało się coś strasznego. Policja dowiedziała się o tym natychmiast, no i rzecz jasna skojarzyła te wydarzenia z tym, co kilka nocy wcześniej wydarzyło się w klasztornej szkole.
Było to tak dziwne, tak niezwykłe, że wieść niosła się dosłownie lotem błyskawicy. W ciągu jednego dnia dowiedzieli się o tym właściwie wszyscy mieszkańcy Paskaguli. No i nie zamierzali być następnymi ofiarami. Nigdy nie wiadomo było, czy to jest tylko wstęp do czegoś więcej, jakaś przygrywka, czy temu dziwnemu fryzjerowi chodziło naprawdę tylko o włosy. Ale przecież wydawało się to wątpliwe. Czy ktoś zadawałby sobie tyle trudu po to, by zdobyć pukiel włosów? Ludzie zaczęli zasłaniać okna, zabijać je gwoździami, zastawiać szafami, po to, by ten fantom w nocy nie mógł się do nich dostać. A problemów mieli przecież niemało. To było lato 1942 roku. Napięcie ogólnie było ogromne. Wciąż trwał II światowy konflikt zbrojny. W Paskaguli budowano okręty wojenne. Tu działała stocznia. Nie chodziło tylko o to, że mieszkańcy w zasadzie co dnia widzieli, jak powstają okręty wojenne, co na pewno nie poprawiało im nastroju. Bali się również, że taka stocznia, jeden z kluczowych punktów, z uwagi na obronność, na przygotowania wojenne, mógłby przecież zostać zaatakowany. Mieszkańcy nie mieliby szans. Już z samego tego powodu szerzyła się paranoja, byli zestresowani i przestraszeni. Od czasu do czasu wprowadzano również ograniczenia, szczególnie dotyczące poruszania się po zmroku, ale również nakazy dotyczące zaciemnienia. Musieli wyłączać światła w nocy, po to, by wróg ich łatwo nie zlokalizował. Bardzo szybko okazało się, że takie popołudnia i wieczory są nie do zniesienia. Wobec tego rodziny zakładały grube, zaciemniające kotary, by przez okno nie było widać, że tak naprawdę mają włączone światła. Chcieli choć trochę normalnie żyć, odpoczywać, gotować, sprzątać, a przecież utrata praktycznie całego wieczoru, co dnia, w końcu zaczęła paraliżować życie, ale przede wszystkim wpływać na psychikę. Na dodatek mieszkańcy nie byli wcale zadowoleni z tego, że przybyło tu naprawdę kilka, a nawet niektóre dane mówią o kilkunastu tysiącach żołnierzy, którzy budowali te okręty wojenne. Byli to jednak ludzie zupełnie obcy, nie wiadomo było, czego się po nich spodziewać. Czy ten wzrost liczby mieszkańców rozwinie miasto, czy wręcz przeciwnie, wzrośnie przestępczość. Nic dziwnego, że kiedy zaatakował Phantom Barber, napięcie sięgnęło zenitu. Niebezpieczeństwo trochę innego rodzaju niż to, o którym myśleli codziennie, było tuż obok. Był 23 czerwca 1942 roku, kiedy pani Taylor szykowała się już do snu. Poprawiła jeszcze swoją fryzurę, dokładnie ją obejrzała. Właśnie była u fryzjera, zrobiła sobie trwałą. Wciąż przyzwyczajała się do nowego wyglądu, ale bardzo się nim cieszyła. Położyła się spać, zastanawiając się, jak po śnie będzie wyglądać nowe uczesanie. Chyba nie tylko ona, bo w nocy poczuła, że coś dziwnego dzieje się z jej włosami. Sama nie wiedziała co, ale obudziła się. Dotknęła fryzury, przy której ewidentnie coś się działo i zauważyła, że brakuje jej dwóch calów włosów. Od razu skojarzyła, co się stało. Fantomowy fryzjer był u niej w sypialni. Spojrzała na okno, tak, siatka była przecięta, był w jej sypialni. Obciął jej włosy. Tylko że ta kobieta nie mogła zrozumieć, jak to się mogło stać. Nigdy nie miała aż tak twardego snu. Owszem, czuła, jakby coś się działo, jakby coś ją łaskotało, ruszało, dotykało, ale nie była w stanie się obudzić ani skojarzyć, co się tak naprawdę dzieje. W końcu zrobiła to, ale na tyle późno, że nie zauważyła już nikogo. Policja miała swoją teorię. Najprawdopodobniej ten człowiek używał chloroformu. No i pani Taylor musiała się z tym zgodzić. Uważała, że inaczej nie byłoby to przecież możliwe. Zapewne obudziłaby się z wrzaskiem. Ale to nie było wszystko. Pani Taylor zgłosiła policję, a potem opowiedziała także prasie o tym, że kiedy rano się obudziła, czuła się bardzo chora. Pamiętała jakoś tak niejasno, mgliście, to uczucie, że coś łaskocze ją w twarz, tak jakby przemykało jej przez czoło, przez głowę, ale mimo to była praktycznie nieprzytomna. Gdy się obudziła, nie czuła się jeszcze bardzo źle, ale być może działała adrenalina, kiedy odkryła, że ktoś był w sypialni. Natomiast rano jej samopoczucie było okropne. Co jej podano? Jaki środek chemiczny?
Niestety ci, którzy mówili o tym, że no z pewnością nie są to jakieś normalne wizyty, a ten człowiek nie jest do końca zdrowy psychicznie, a już na pewno nie jest bezpieczny, mieli rację. I przekonali się o tym bardzo boleśnie Terrell i Lillian Heidelberg. Ktoś włamał się do ich domu. Gdyby tylko pozbawił ich włosów, nie byłoby wcale tak źle. Niestety tym razem ten człowiek był uzbrojony w żelazną rurę. Nie bawił się w żadne chloroformy czy inne środki usypiające. Po prostu uderzył oboje z całych sił w głowę tym metalem. Para co prawda przeżyła, ale obrażenia były bardzo poważne. Oprócz ran na głowie, para straciła zęby, szczególnie mężczyzna. Ewidentnie szaleniec celował w twarz. Ten człowiek znalazł się w sypialni pary w nocy, więc Lillian i Terrell nie mieli szans. Nie przyjrzeli się napastnikowi, w ogóle nie usłyszeli tego, że wszedł. Zostali kompletnie zaskoczeni. Nie mieli się więc jak obronić. Dlaczego jednak pomyślano, że musi to być Phantom Barber? Teoretycznie tym razem postąpił inaczej, ale z drugiej strony doświadczeni policjanci byli pewni, że każdy przestępca, szczególnie kiedy czuje się pewnie, jest bezkarny, ofiary tak naprawdę go nie widzą, trudno im podać rysopis, policja zdecydowanie nie jest na jego tropie, robi się coraz bardziej odważny, bezczelny, a przemoc w jego wykonaniu eskaluje. Najprawdopodobniej sprawca właśnie poczuł się pewnie. Tylko co dalej? Jak daleko się posunie? Mieszkańcy byli kompletnie przerażeni. Do tego stopnia, że wieczorami zupełnie kończyło się życie w miasteczku. Kobiety siedziały w domu, zajmowały się barykadowaniem właściwie, natomiast mężczyźni zaczęli regularnie zwalniać się z pracy po to, by wrócić do domu i chronić żony i córki. A teraz to właściwie już całe rodziny, bo nie było wiadomo, do czego posunie się ten dziwaczny, straszny człowiek. No i teraz tych problemów naprawdę się namnożyło. Trzeba było pracować w stoczni, roboty było ogrom, ale dla pracowników najważniejsze były ich rodziny. Mieli w nosie wieczorne i nocne zmiany. Trzeba więc było natychmiast złapać Phantom Barbera, bo inaczej przemysł stoczniowy padnie. Wyznaczono więc nagrodę w wysokości $300 dla każdego, kto mógłby dostarczyć chociaż informację. No bo wiadomo, no, nie chodziło o to, by jakaś osoba cywilna złapała tego fryzjera. Nikt jednak nie miał pojęcia, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi. Kim może być ten człowiek? Wydawało się, że raczej nie był to miejscowy, bo gdyby ktoś miał tak silny fetysz, raczej by się to już rozeszło. Gdzieś zapewne już wcześniej czatowałby na kobiety, może w jakichś miejscach publicznych, kościołach, sklepach, targach, żeby obcinać im te włosy. Do tej pory jednak nic takiego się w tym mieście nie działo. Ale wydawało się, że policji wreszcie sprzyja szczęście. Aresztowała 57-letniego Williama Dolana. Trafił do więzienia w związku z zupełnie inną sprawą, a jego dom został przeszukany. I tam, ku zdumieniu policjantów, okazało się, że leżą sobie poukładane kępki ludzkich włosów i kilka par nożyczek fryzjerskich. Było to dziwaczne odkrycie, jakiego nigdy wcześniej detektywi u nikogo innego nie dokonali, więc skojarzenie mogło być tylko jedno. To musiał być fantomowy fryzjer. Na dodatek było coś, co łączyło go z Heidelbergami. Ojciec Terrella był znanym sędzią. I panowie wcześniej się już spotkali. Można sobie wyobrazić, w jakich okolicznościach. Najwyraźniej William Dolan poczuł się skrzywdzony jakimś wyrokiem. To dlatego policjanci uznali, że włamał się m.in. do domu Heidelbergów, by dać im nauczkę. Inne źródła z kolei podają, że to sam gospodarz domu był sędzią lub również sędzią jak ojciec, i tak naprawdę to bezpośrednio o niego chodziło, niekoniecznie o ojca albo nie o samego ojca, bo jest też jakaś teoria, że po prostu William miał pecha do tej rodziny i spotkał się i z ojcem i z synem w sądzie. No ale tak jak mówię, trudno mi ocenić, która z tych wersji jest prawdziwa, zresztą może nie to jest ważne. Istotne jest tu to, że według policji miał motyw. Bardzo szybko ktoś wytłumaczył władzom, że przecież Dolan był Niemcem. Z całą pewnością sympatyzował z ciemną stroną mocy. Najprawdopodobniej robił to wszystko, by w mieście wybuchła panika.
by mężczyźni bali się zostawiać wieczorami i nocami swoje rodziny w domu na pastwę fantomowego fryzjera. W ten sposób najprawdopodobniej chciał sparaliżować pracę stoczni. Było to może trochę wymyślne, może trochę dziwaczne, no ale policja stwierdziła, że w zasadzie to jedyne, co jak dotąd ma sens, a innego pomysłu na to wszystko i tak nie mieli. Problem tylko w tym, że solidnych dowodów na to, że Dolan był fantomowym fryzjerem, w zasadzie nie było. Potem tłumaczono, że to nie były jakieś równe kępki gdzieś tam ułożone, tylko po prostu jakieś rozsypane ludzkie włosy, więc być może Dolan podcinał sobie sam fryzurę, może się akurat ogolił, a że nie był specjalnym wielbicielem natychmiastowego sprzątania, to tak to sobie wszystko leżało koło nożyczek, którymi się posługiwał. Najwyraźniej był to zwykły zbieg okoliczności. Ale ława przysięgłych nie chciała się nad tym zastanawiać. Udała się na bardzo krótką naradę i stwierdziła, że jest on winny. Miał trafić na 10 lat do więzienia. Sam Dolan wydawał się kompletnie zaskoczony, zdruzgotany i przysięgał, że jest niewinny i w ogóle nie wie, o co w tym wszystkim chodzi. I rzeczywiście po 6 latach sprawie przyjrzał się gubernator Fielding Wright. Popatrzył sobie na wszystkie te niby dowody, których tak naprawdę nie było i doszedł do wniosku, że najwyraźniej za kratami siedzi niewłaściwy człowiek. Dolan poddał się testowi na wariografię. Przeszedł test pomyślnie. Na początku zawieszono mu karę na czas nieokreślony, ale ostatecznie w 1951 roku gubernator stwierdził, że Dolan zostanie zrehabilitowany. Został zwolniony z reszty kary. Ale Dolan wcale nie czuł się bezpiecznie. Wprawdzie odzyskał wolność, ale wydawało mu się, że wciąż jest całkiem sporo osób przekonanych o jego winie. Bardzo się obawiał tego, że wybuchną jakieś protesty, że mimo wszystko może z powrotem trafić za kraty. Spakował się więc i wyprowadził z Pascagouli razem z całą swoją rodziną. Czy naprawdę miał coś na sumieniu, czy po prostu dręczyła go paranoja? Tego nie wiadomo, ale pewne jest, że wszystko, co miał, oddał żonie i dziecku, po czym zniknął. Pani Dolan była przerażona. Bardzo bała się o męża, nie wiedziała, co się mogło stać. Czy ktoś mu groził? Czy uciekłby nie sprowadzać na nich niebezpieczeństwa? 3 tygodnie później w Mississippi, w Luizjanie, to znaczy w rzece Mississippi, odkryto ciało. Nie wiadomo jednak było czyje, ponieważ żadnych dokumentów przy nim nie znaleziono. Policja jednak skontaktowała się m.in. z panią Dolan, która zgłosiła zniknięcie męża, informując ją, iż ciało, które należy do nieznanego mężczyzny, odpowiada mniej więcej opisowi jej męża. Rzeczywiście, łatwo było dojść do wniosku, że może to być prawda, ponieważ mężczyzna miał bardzo charakterystyczne tatuaże, również blizny, różnego typu znaki szczególne. Opisano jej je, więc przyjaciele wpakowali ją do samochodu i zawieźli, by mogła się przekonać, czy to jej mąż. Niestety, nie chciało być inaczej. To miał być on. Znaki szczególne mówiły same za siebie. Pani Dolan zabrała więc ciało męża, pochowała, ale nie oznakowała grobu. Bała się, że może zostać zdewastowany przez tych, którzy skrzywdzili jej męża na tyle, że uciekł, a może nawet coś mu zrobili. Wystarczyło jednak, że wierzyliby w jego winę. Już to mogłoby być przyczynkiem do tego, żeby grób zdewastować. Później jednak stało się coś bardzo dziwnego. Po jakimś czasie pani Dolan zdecydowała się uprać ubrania, które odzyskała od pracowników kostnicy, należały do człowieka, którego ciało znaleziono w wodzie. Sama nie wiedziała, czy warto się ich pozbyć, czy zostawić na pamiątkę, ale kiedy zaczęła się im przyglądać, zrozumiała, że nie mógł w nich chodzić jej mąż. To były bardzo duże ubrania, jak mogłyby należeć do Dolana. Utopiłby się w nich, tym razem metaforycznie. Z tego co wiadomo, pani Dolan nie zgłosiła się nigdy z tymi wątpliwościami na policję, ale podzieliła się nimi z bliskimi, z przyjaciółmi, stąd dziś wiadomo, że coś w tej sprawie było jednak nie tak. Być może byłaby dużo bardziej otwarta, gdyby wiedziała, że tak naprawdę władze zdawały sobie sprawę z tego, że ciało wydane pani Dolan było tylko podobne pod względem wielu cech do tego, co spodziewano by się odkryć u pana Dolana. Porównano jednak odciski palców,
które zdjęto z ciała, z odciskami jej męża w aktach. Nie było zgodności. To nie był Dolan. Po pewnym czasie wyszło to jednak na jaw i teraz cała rodzina zastanawiała się, co tak naprawdę stało się z mężem i ojcem. Gdzie on jest? Czy żyje? Czy ktoś mu coś zrobił? Czy uciekł przed odpowiedzialnością? Wszystko wyjaśniło się w 1954 roku, kiedy aresztowano 70-latka za włóczęgostwo w Sacramento. Pobrano do niego odciski palców, po czym porównano je z odciskami Dolana. No i była zgodność. To był ten człowiek. Teraz więc jedno było już pewne. W grobie, w którym pani Dolan pochowała rzekomo swojego męża, leżał ktoś zupełnie inny. Tylko po co to wszystko było? Czy zaplanował to Dolan, który postarał się o to, by osoba znaleziona potem w rzece miała znaki szczególne, odpowiadające jego wyglądowi? Czy był to czysty przypadek? Ale co ciekawe, tuż przed tym, gdy Dolan zniknął w Mississippi, wykupił polisę ubezpieczeniową na siebie. Oczywiście beneficjentem była żona, która jak najbardziej ubiegała się o odszkodowanie, ale dopiero wtedy, gdy mężczyzna został aresztowany w Kalifornii i było pewne, że jest jej mężem. Firma ubezpieczeniowa oczywiście odmówiła wypłaty odszkodowania, wiedząc już, że właśnie ten aresztowany mężczyzna jest jej mężem, a nie ten w grobie. William Dolan jak najbardziej żył. Tylko czy to rzeczywiście on był tym fantomowym fryzjerem? Wydaje się, że nie ma na to takich dostatecznych i niepodważalnych dowodów. Chodzi tu o to, że nie wiemy, jak wyglądały te włosy, ile było tych nożyczek. Tutaj są pewne rozbieżności. Czy mógł to być czysty przypadek? No mógł. Ale wydaje się, że rzeczywiście atak na Heidelbergów był zupełnie inny. Najprawdopodobniej nie dokonał go wcale fantomowy fryzjer. Być może właśnie William Dolan. Był wściekły na tę rodzinę. Czy syn zresztą brał jakoś udział w całej tej potyczce? Czy może kiedyś natknął się na Williama? Czy wymienili jakieś zdania? Wszystko to jest możliwe i dziś jest taka teoria. Fantomowy fryzjer to ktoś zupełnie inny niż człowiek, który napadł na Heidelbergów. No i zostaje jeszcze jedna tajemnica. Kim był ten człowiek pochowany w nieoznakowanym grobie w Bay St. Louis w stanie Mississippi? Skąd jego znaki szczególne? Dlaczego pani Dolan go rozpoznała jako swojego męża? Czy uczestniczyła w jakimś spisku? Czy wiedziała, że mąż żyje? Zdawała sobie sprawę, że to ciało nie należy do męża? Wydaje się, że początkowo nie, ponieważ jej szok wynikający z tego, że ubrania męża są duże i na pewno nie mogły do niego należeć, wydawał się prawdziwy. Spontanicznie podzieliła się tymi swoimi przemyśleniami z zaufanymi ludźmi. Nie byłaby przecież zszokowana, gdyby od początku była częścią jakiegoś planu. Potem zresztą świadkowie będą mówić, że następne 6 lat bardzo to wszystko przeżywała, denerwowała się. Ciągle zastanawiała się nad tym, co tak naprawdę dzieje się z Williamem. Czy jest bezpieczny, zdrowy, czy ktoś mu coś zrobił? Potem już wiedziała, że w grobie leży zupełnie kto inny, ale i tak nie miało to żadnego wpływu na to, co wiedziała o swoim mężu, oprócz tego, że być może żyje. Oczywiście tych wątpliwości w tej sprawie, tajemnic, zagadek jest znacznie więcej. Chociażby ta dotycząca tego, że skoro w tych sprawach winne były dwie zupełnie różne osoby, to dlaczego po tym, gdy aresztowano Williama, te ataki, być może fetyszysty, ustały? Dlaczego ten ktoś nagle miałby przestać działać? Przecież czuł się bezkarny. Policja wcale nie była na jego tropie. Działania, które podejmował, były bardzo skuteczne. Nie wiadomo, czy miał ten chloroform, czy nie. Tak czy inaczej, obcinał te włosy w zupełnym spokoju. Ofiary budziły się dopiero później. Mógłby więc z powodzeniem działać, czując, że ma patent na wolność i przyzwolenie na to, by robić co chce. Mimo to przerwał swoją działalność. Czy więc wskazywałoby to jednak na Williama Dolana? Krążyły plotki o tym, że tych przypadków było więcej, ale ludzie po prostu nie zgłaszali już tego na policję. Uważali, że więcej do nich nie wróci i że tak naprawdę nie stało im się przecież nic złego. Na ile to prawda, trudno powiedzieć, ale na pewno przypadków obserwacji jakichś podejrzanych osobników w środku nocy było całkiem sporo. Niektórzy przypisywali to masowej panice.
Wydawałoby się to absurdalne, no bez przesady. Dlaczego ktoś miałby wymyślić coś takiego? No już jakieś łamania, napaści, groźby, pobicia, wykorzystania, no to może jeszcze faktycznie. Ktoś, kogo poniosłaby fantazja albo chciałby stanąć przed obiektywem fotoreporterów, żeby wykorzystać chwilę sławy, no może. Ale kto wymyśliłby, że brakuje mu włosów? A jednak wcale nie był to odosobniony przypadek i co ciekawe, gdyby przyjąć, że ma to sens, to podobny scenariusz wydarzyłby się w 2017 roku w Indiach, kiedy policja wszczęła dochodzenie w sprawie dziwacznych ataków na kobiety. Wtedy dosłownie dziesiątki pań zgłaszało się do policji, alarmując, że w nocy ktoś obciął im włosy. Policja naliczyła 55 ofiar. Tyle tylko, że nie miały one same pojęcia, czy tak mocno spały, czy zostały jakoś odurzone, albo może były nieprzytomne. Nie wydawało się, by ktoś wcześniej uderzył na przykład te osoby w głowę, te panie, ale jednak coś spowodowało, że nie były w stanie obudzić się w czasie, gdy ktoś manewrował przy ich włosach. No i wydawałoby się, że to też musi być ktoś, kto uwielbia włosy, ma jakąś fiksację na tym punkcie, zbiera je. Problem tylko w tym, że te odcięte warkocze czy pukle kobiety znajdowały obok siebie, gdy budziły się rano w swoich łóżkach. Jedna z pań opowiedziała zdumiewającą historię. Ona, jak miała wrażenie, obudziła się i najpierw zobaczyła czarnego kota. Na jej oczach przybrał kształt mężczyzny. Nie wiadomo jednak, czy naprawdę to widziała, co oczywiście jest bardzo wątpliwe, czy po prostu jej się to przyśniło, a może była czymś odurzona. Inne kobiety, te nieliczne, które w ogóle kogokolwiek widziały, stawiały na starszego mężczyznę, choć były i takie panie, które wyraźnie widziały, że stał koło ich łóżka jakiś szaman. Co ciekawe, z domu nic nie wyniesiono, sypialnie nie były splądrowane, żadna kobieta nie doznała żadnej innej krzywdy, oprócz spaskudzenia fryzury, a przynajmniej pozornie, bo wydaje się, że cała ta historia odcisnęła ogromne piętno na psychice mieszkańców. Na przykład 65-letnia kobieta została uznana za czarownicę, bo ktoś słyszał, jak używała zaklęć do ścinania włosów. Została pobita. Działo się to w Agrze i ona tego nie przeżyła. Jakież było zdumienie całej społeczności, gdy pomimo, iż kobiety nie było już na tym świecie, wszystkie te incydenty wciąż się powtarzały. Głównie na terenach wiejskich, w północnym stanie Uttar Pradesh, no generalnie na przedmieściach poza stolicą Indii, New Delhi. Bardzo zaskoczyło mnie to, że kiedy ta niby czarownica została unieszkodliwiona, to stwierdzono, że działa duch. Albo jej, albo jakiś nieznany, bo tylko to mogłoby jakoś usprawiedliwiać fakt, że napadnięto akurat tę kobietę. Niby wciąż miała być winna, tylko jak wytłumaczyć to, że napaści się powtarzały. No, to teraz był jej duch. Było to absurdalne. Policja apelowała do ludzi, by przestali opowiadać te bzdury, nie rozpowszechniali plotek o żadnych duchach, czarownicach, żeby oprzytomnieli i przestali siać panikę. Rzecz jasna, niewiele to pomogło. Psycholodzy i psychiatrzy skontaktowali się z policją, ostrzegając przed masową histerią, która jest już bardzo blisko, o ile w ogóle już nie wybuchła. Wszystkie dostępne dowody wskazują na to, że kobiety obcinają sobie włosy świadomie lub w zmienionym stanie umysłu, prawdopodobnie po to, by zwrócić na siebie uwagę, powiedział na przykład publicznie dr Sudhir Kandelwan, były kierownik Wydziału Psychiatrii w Instytucie Medycznym All India. Hindustan Times powoływał się na jego inną wypowiedź. Kiedy dzieje się coś takiego, ludność ma wrażenie, że władze mogą to zbagatelizować, że takie incydenty, jeżeli będą tylko jednostkowe, szybko odejdą w zapomnienie. Warto więc było naśladować pierwotny incydent, by chronić siebie i swoich bliskich. Chronić rękami policji, która znajdzie sprawcę, jeżeli sprawa będzie dość poważna. No i okazało się, że takie podejście może trochę sytuację ostudziło, bo teraz już panie bały się posądzenia o to, że histeryzują, udają, że przygotowują jakieś mistyfikacje i wszystko przycichło, ale specjaliści raczej nie wierzyli w to, aby był to ostatni tego rodzaju incydent, szczególnie, że wspominano pewien charakterystyczny z 2001 roku.
Dziesiątki osób w rejonie Delhi zaczęło zgłaszać ataki jakiejś dziwnej czarnej małpy lub człowieka, który przypominał małpę. W Delhi i wokół chodziły patrole, zastawiano pułapki, starano się schwytać tego małpiego człowieka. Problem tylko w tym, że kiedy policja zaczęła badać sprawę, starać się ustalić rysopis, w ogóle dojść do tego, czy to faktycznie było zwierzę, czy jakiś człowiek przebrany, albo może chorujący na coś, co powodowało nadmierne owłosienie, to tak naprawdę nie dało się uzyskać żadnych konkretnych informacji. Każdy mówił trochę co innego, jedni zdecydowanie stawiali na małpę, inni na małpiego człowieka, jeszcze inni na w ogóle jakieś inne zwierzę. No i ostatecznie eksperci doszli do wniosku, że to również była masowa histeria. Jednak czy naprawdę? No oczywiście bardzo trudno to ustalić. Tak jak to, czy fantomowy fryzjer z Mississippi istniał naprawdę, był tylko wymysłem, albo może jedno i drugie. Pierwszy atak, na przykład ten w szkole dla dziewcząt przy klasztorze, był prawdziwy, ale przy tym tak niepokojący, dziwny, przerażający, że ludzie zareagowali tak jak ci w Indiach. Doszli do wniosku, że policja może zbagatelizować ten przypadek, a przecież nie wiadomo, kim jest napastnik i czego tak naprawdę chce. Może wejdzie do ich domów? Może na przykład drugi przypadek, ten w pokoju bliźniaków, też był prawdziwy, ale kolejne mogły już zostać wymyślone. A sprawa zaatakowanego małżeństwa może być zupełnie niezwiązana z atakami fantomowego fryzjera. Z tego, co czytam dzisiaj, chyba raczej przeważa tego rodzaju podejście, takie albo podobne, że to dwa rodzaje incydentów i dotyczyły zupełnie różnych osób, miały też najprawdopodobniej całkiem różne podłoże. Widać wyraźnie, że jeśli chodzi o włosy, to były one w centrum zainteresowania intruza, który włamywał się do mieszkań. Tylko że tutaj sprawa też jest trudna. Szukano przede wszystkim jakichś punktów wspólnych, to znaczy podobieństwa między tymi kobietami i dziewczynami, jeżeli chodzi o same włosy, o jakieś zwyczaje tych pań, ale to do niczego nie doprowadziło. Uczennice to jeszcze dzieciaki. Miały zupełnie inne włosy niż na przykład dama, która właśnie zrobiła trwałą ondulację. To nie był ten typ włosów. Ofiar nie łączył więc wiek, wygląd, rodzaj włosów. Właściwie nie do końca wiadomo, co je łączyło, oprócz tego, że miały włosy, no ale to akurat nie jest jakieś szczególnie rzadkie. No i nie wiadomo, dlaczego ten człowiek przestał, co się stało. Czy może coś go wystraszyło? Na Reddicie natknęłam się na bardzo ciekawą uwagę. Ktoś zasugerował, że wszystko to przypomina mu bardzo znany wiersz, The Rape of the Lock, opowiada właśnie o pewnej napaści, która jednak potraktowana jest ewidentnie z humorem, pobłażliwie. Chodzi mianowicie o to, że adorator Arabelli, Lord Petre, potajemnie obciął jej bukiel włosów. Stało się to początkiem ogromnej wojny dwóch wpływowych rodzin. Ze ślubu pary oczywiście nic nie było, pomimo że miała się ku sobie, ale cały wiersz Popa tak naprawdę miał podkreślić trywialność całego tego incydentu i niejako pokazać, jak błahe problemy mają wyższe sfery, z jakiego powodu potrafią wejść na ścieżkę wojenną. Zupełnie inaczej jednak rzecz miała się, jeśli idzie o ofiary fantomowego barbera, które wcale nie uważały, że ta napaść była bez znaczenia trywialna i niegroźna. To znaczy może część z nich owszem i dlatego rezygnowały z powiadomienia policji, ale dla wielu kobiet był to ogromny wstrząs. I wcale nie chodziło tu tak do końca o włosy, bo nie jest to jednak 1712. Ofiary przez długie lata mówiły, że odbiło się to jednak na ich psychice, ponieważ utraciły poczucie bezpieczeństwa. Nie czuły się bezpieczne w swoim domu, a to oznaczało, że nigdzie nie było dla nich miejsca, w którym mogłyby odpocząć od ciągłego napięcia. Zorientowały się, że są zagrożone właściwie w każdej chwili, nawet kiedy śpią. No i właśnie problemy ze snem, z odpoczynkiem, z pewnością siebie, z zaufaniem do mężczyzn. Wszystko wskazuje na to, że u wielu pań naprawdę ten strach, szok okazał się być traumą, ponieważ we własnym domu, kładąc się spać, musimy wierzyć, że jesteśmy bezpieczni. Inaczej nie bylibyśmy w stanie zasnąć i kiedykolwiek odpocząć.
tym paniom właściwie tę możliwość zabrano. Więc choć faktycznie ucięcie włosów wydaje się czymś trywialnym, mało znaczącym, to jednak już włamanie, i to przeprowadzone tak sprytnie, że ofiara w zasadzie całą napaść przespała i nawet nie była świadoma tego, że ktoś grasuje dosłownie przy jej głowie, to już zupełnie co innego. W prasie niektóre z ofiar komentowały, że było to o wiele straszniejsze niż na przykład to, gdyby było to obrabowanie domu. Gdyby wstały i stwierdziły, że ktoś się włamał i straciły cenne rzeczy, trzeba byłoby to przeżyć. Ale to, że ktoś stał im nad głową, gdy spały i manewrował przy ich włosach, był wyjątkowo przerażający. Myślę, że całkowicie to rozumiem. Spokój to naprawdę ogromna wartość w naszym życiu, nie mówiąc już o bezpieczeństwie. Moi kochani, jestem bardzo ciekawa, co wy na ten temat sądzicie. Czy to ogromne napięcie, stres, strach mieszkańców mogły wpłynąć na ich ogólne samopoczucie? Czy mogły doprowadzić do masowej histerii? Czy jednak rzeczywiście pierwsze przypadki były prawdziwe, a te kolejne już może niekoniecznie? No i jak sądzicie, czy Heidelbergów zaatakował William Dolan? I czy to on mógł być tym fantomowym fryzjerem? Myślę, że ta historia jest fascynująca, tak samo jak i ta z Indii. Naprawdę czasami aż trudno w to wszystko uwierzyć. A jeżeli zaciekawiła Was ta opowieść, to zapraszam Was bardzo serdecznie na bardzo stary odcinek, jeszcze z początków mojego kanału, co nie znaczy, że mniej interesująca sprawa w żadnym razie. Urban Rev, mieszkaniec Matun w Illinois, obudził się rano i odkrył, że źle się czuje. Początkowo nie wiedział, czemu przypisać to samopoczucie, ale po chwili uświadomił sobie, że czuje dziwny zapach. I tak zaczęła się niesamowita historia, która sprawiła, że liczące zaledwie 1700 mieszkańców miasteczko nie tylko trafiło na pierwsze strony najbardziej poczytnych gazet, ale także przeszło do historii. Polecam bardzo odcinek Fantomowy anestezjolog, ma numer 19. Wtedy jeszcze odcinki numerowałam, później było mi bardzo trudno, ponieważ były przytrzymywane do kontroli i czasami się to przedłużało, więc numeracja się mieszała, ale to wspominki na marginesie. Tak czy owak, bardzo Wam polecam tę historię. Jeśli nie zapomnę, to ją podlinkuję w opisie, a jeśli zapomnę, to koniecznie mi przypomnijcie. Kiedy dziś po latach wraca się do tej sprawy, do tej z Mississippi, mówi się często o tym, że po części mieszkańcy, jeżeli faktycznie udawaliby niektóre z kilkunastu zgłoszonych ataków, tak powiedzmy nieoficjalnie, w tym sensie, że mieszkańcy nie chcieliby, by policja badała tę sprawę, nie zgłaszali się także do mediów, w każdym razie cel został osiągnięty, bo władze zezwoliły na przykład na używanie światła w domach. Była to namiastka normalnego życia, o co bardzo walczyli. Oczywiście to oświetlenie domów nocą miało służyć temu, by wreszcie znaleźli się świadkowie, którzy mogliby tego fantomowego barbera opisać, albo żeby go też odstraszyć, ale zmieniło też zupełnie atmosferę w Pascagouli. Ponadto przybyło nocnych patroli, co też znacznie podniosło poziom bezpieczeństwa w mieście. Badacze tej sprawy odkryli jednak, że wśród tych kilkunastu włamań, o których mówiło się wtedy w mieście, były też i takie, które owszem, rozpoczynały się od przecięcia siatki, wejścia do domu intruza, tylko że nie zawsze obcinał on włosy. Czasem rozrzucał ubrania po podłodze, a niekiedy chwytał za naczynia, porcelanę i ciskał nimi o podłogę, po czym uciekał. Część mieszkańców uważała, że to ta sama osoba. Nic dziwnego więc, że dodatkowe patrole bardzo ucieszyły mieszkańców. Trudno jednak tak naprawdę przypuszczać, by zawiązali oni jakiś spisek po to, by na powrót oświetlić mieszkania, by Pascagoula stała się bezpieczniejsza, by zaangażować więcej wojska, policji, żołnierzy do tego, by pilnowali ich bezpieczeństwa. Nie bardzo wiem, gdzie by się to miało odbyć, na jakiejś, nie wiem, naradzie, na jakimś spotkaniu. Te ofiary miały nie być ze sobą powiązane, w ogóle się nie znały, nie mówiąc już o tym, że przecież pierwsze ataki zgłosiły dzieciaki. No to chyba raczej sensu nie ma. No ale dajcie znać, co o tym myślicie i czy wierzycie w to, że Dolan miał dokonać tych ataków, by osłabić morale robotników wojennych.
Ale na deser powiem Wam, że zupełnie współcześnie także notujemy przypadki tego rodzaju włosowych napaści. Myślę, że winna Wam jestem jakiś przykład, ten co prawda ma już pewnie ze 12 lat, ale dotyczy Darrena Nixona z Anglii, wówczas 48-latka, który został skazany na 3 lata prac społecznych za to, że obcinał włosy kobietom, niczego nie podejrzewającym i przerażonym tym, że ktoś zupełnie obcy podszedł do nich z ostrym narzędziem i na pewno nie z dobrymi intencjami. Darren doczekał się także zakazu noszenia nożyczek w miejscach publicznych. Mężczyzna pochodzi z Salford i tak naprawdę nie wiemy, ile ofiar miał na koncie. Oficjalnie uznaje się, że pierwsza szła sobie spacerkiem w Fallowfield. Była mniej więcej 14:25 po południu, kiedy kobieta zauważyła, że mężczyzna stoi blisko niej, ale jakoś dziwnie się zachowuje. Jakby się czaił, przyglądał, poczuła się bardzo niekomfortowo. Przeszła więc szybko przez ulicę i przyspieszyła, ale ze zgrozą zauważyła, że ten człowiek za nią idzie. Nagle zbliżył się, dotknął jej włosów i jak zeznała, usłyszała metaliczny dźwięk, czegoś, co uderzyło o ziemię. Odwróciła się, przestraszona, i zobaczyła, że mężczyzna, jak się potem okaże Dixon, podniósł nożyczki i jej włosy. Uciekł. Zaledwie miesiąc później, również 26 dnia miesiąca, pierwsza napaść, którą odkryto, zanotowana została we wrześniu, kolejna w październiku, tym razem około godziny 21:45. Kobieta robiła spokojnie zakupy w Trafford, ale zauważyła, że jakiś mężczyzna już dwa razy przeszedł wzdłuż alejki, w której była, niczego nie wrzucił do koszyka, żadnym towarem się nie zainteresował, ale ukradkiem patrzył dokładnie na nią. Nie wiedziała, co się dzieje, ale przecież była w miejscu publicznym, co mógł zrobić? W końcu jednak zupełnie nagle zbliżył się do niej, złapał ją za włosy, coś zrobił, i kobieta dopiero po chwili zorientowała się, że obciął jej włosy, które spadły na podłogę. Podniósł je i uciekł. Detektyw Lawrence Gallagher z Wydziału Kryminalnego Longsight powiedział: to był dziwny przypadek, a Dixon nigdy nie wyjaśnił, dlaczego właściwie dopuścił się tych napaści. Wydaje się, że nie skrzywdził poważnie tych kobiet, ale już wiemy, że minie trochę czasu, zanim się otrząsną. Zniszczył poczucie bezpieczeństwa obydwu tych kobiet, zauważył detektyw, rozumiejąc to, że ofiary zdały sobie sprawę, jak blisko podszedł do nich ktoś, kto miał w ręku niebezpieczne narzędzie i nie zatrzymało go nawet to, że byli w miejscach publicznych. I tak oto kobietom odechciało się samotnych spacerów i zakupów, pomimo że to przecież najnormalniejsze i niby najbezpieczniejsze czynności, jakie wykonujemy prawie każdego dnia. Tych historii, jak się okazuje, jest całkiem sporo, ale chyba dorzucę Wam jeszcze jedną, a chodzi mi tu mianowicie o to, żeby był taki uczciwy kontekst. Bo z tego, co widzę wśród komentujących, bardzo wiele osób uważa, że to jest zbyt wymyślna i nieprawdopodobna historia, aby w ogóle mogła być prawdziwa. Tego rodzaju napaści niby nie ma, ale to zdecydowanie nieprawda. To nie jest wcale tylko miejska legenda. Tym razem oprę się na CNN, które donosiło, już Wam powiem w którym roku, w 2013 w sierpniu, że w Wenezueli, w nadmorskim miasteczku Maracaibo, grasowały piranie, które nie miały nic wspólnego z rybami z rzek Ameryki Południowej. Chodziło o, jak się ich nazywało, złodziei, którzy kradną włosy. Wszystkie panie miały piękne, długie włosy, dopóki piranie ich nie odgryzły, dokładnie to nie obcięły nożyczkami. I właśnie panie najpierw zetknęły się z falą ogromnego, no może nie hejtu, ale na pewno całkowitego braku zaufania do tej historii, niewiary w nią, lekkiego ironizowania, nabijania się, a nawet po prostu nazywano je kłamczuchami. Do czasu, kiedy proceder stał się tak powszechny, że w zasadzie całkiem sporo osób mogło sobie bez problemu pooglądać to marnej jakości widowisko na żywo, w jakiejkolwiek galerii handlowej czy nawet na ulicy. Trzeba to zobaczyć albo przeżyć, żeby uwierzyć, powiedziała w końcu Egmari Villarreal,
która specjalnie po to, żeby opowiedzieć o swojej historii, wystąpiła w firmie dla portalu internetowego gazety Panorama. Wszystko wskazuje na to, że spotkała się też z innymi ofiarami piranii. Nie będziemy już mogły nosić długich włosów. Jako kobieta dziś uważam to już za coś traumatycznego. Powiedziała, że to zjawisko występuje już w zasadzie w całym mieście. To dzieje się w centrum, na plaży lub w galerii handlowej. I naprawdę jest już coraz więcej młodych kobiet, które zostały w ten sposób napadnięte. Złodzieje chwytają je za włosy, wyciągają nożyczki i obcinają im włosy. Ale wiemy, co z nimi robią. Sprzedają je w salonach kosmetycznych i fryzjerskich. Mariana Rodriguez opowiedziała CNN Globovision, że szła przez popularne centrum handlowe, gdy zobaczyła dwie kobiety zmierzające w jej stronę. Myślałam, że chcą mi ukraść telefon komórkowy, bo miałam go wtedy w ręku. Ale one wyjęły nożyczki. Powiedziała, nie dały mi szansy nawet na przemyślenie tej sytuacji, na ucieczkę, na nic. Kiedy spojrzałam, co się dzieje, nie miałam już włosów. Burmistrz Evelyn de Rosales powiedziała reporterom, że policja zwiększa środki bezpieczeństwa, aby powstrzymać napastników. Podejmujemy zdecydowaną odpowiedź, wysyłając mężczyzn i kobiety, aby obserwowali sytuację i zapobiegli dalszym tego rodzaju zdarzeniom, powiedziała burmistrz. No i rzeczywiście tych patroli było o wiele więcej, całkiem poważnie traktowano te zgłoszenia, choć tak naprawdę sekretarz bezpieczeństwa stanu oświadczył, że on w sumie nie wie, jaka jest skala tego całego zjawiska. Wszystko to nie jest jasne, ale wszystko wskazuje na to, że zatacza coraz szersze kręgi. Odnotowano je również przynajmniej jeden przypadek w sąsiedniej Kolumbii. Arlen Luna oświadczyła, że miała włosy związane w piękny, gruby warkocz, gdy piranie napadły ją w jednym z kolumbijskich miast. Po warkoczu nie było śladu. Brakowało 20 cm włosów. No cóż, władze przyznają, że z perspektywy złodzieja to szybkie i łatwe pieniądze. Naturalne włosy mogą kosztować ponad $500 w zależności od długości. Tak więc tutaj ten motyw wydaje się być troszkę inny i wykryty, a przynajmniej domysł czy też obserwacje, wnioski wskazują na to, że wiemy, o co chodziło piraniom. Ale też trudno przypuszczać, by to był zawsze ten motyw. A nawet wręcz przeciwnie. Wiele, wiele lat temu ten proceder raczej nie był popularny, powszechny, o ile w ogóle istniał. Pewnie tak. Ale też tych włosów raczej byłoby za mało, żeby fantomowy barber nie wiadomo jakich pieniędzy się na tym dorobił. Moi kochani, dziękuję Wam bardzo za to spotkanie. Mam nadzieję, że było dla Was bardzo ciekawe, tak jak i dla mnie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wszystkie komentarze. Pod każdym filmem natykam się na bardzo wiele takich, które robią wrażenie. To uwagi często bardzo ciekawe, niezwykle trafne, niekiedy oryginalne, nierzadko pozwalają spojrzeć na sprawę z zupełnie innej strony. Myślę, że lektura komentarzy jest doskonałym uzupełnieniem każdego odcinka. Bardzo Wam wszystkim polecam, ale także oczywiście ich pisanie. Byłoby mi bardzo miło, gdybyście zostawili łapkę w górę, subskrypcję. I gdybyście polecali ten kanał, tak jak i ten mój drugi, do którego link znajdziecie w opisie, swoim znajomym, rodzinie, przyjaciołom. Bardzo bym chciała, aby te kanały zostały spopularyzowane, żeby dały sobie radę na tym ogromnym rynku YouTube'owym. Szczególnie, że algorytm ostatnio bardzo mi przeszkadza. Buziaki moi kochani, pa!